Słuchacz Marcin przysłał mi nabierającą w ostatnich czasach w takiej jakby ważności starą instrukcję pewnego urzędu miejskiego na wypadek opanowania urzędu przez terrorystów. I słuchacz lekuchno szydzi z ostrzeżenia, aby na przykład w miejscu opanowanym przez terrorystów nie stawać przy drzwiach, bo antyterroryści zwykle gwałtownie nimi wchodzą. Taki zawód mają, wybijając szyby. To istotne. A to jest bardzo ważna rada, bo jeśli w drzwiach nie ma szyb, to antyterroryści szybko je stawią i zaraz wybiją, bo bez efektownego rozwalenia szyb w drzwiach porządny atak antyterrorystyczny mało się w środowisku liczy. Wiem, bo widziałem parę filmów. Później tacy antyterroryści są wytykani palcami przez innych kolegów antyterrorystów. Nie zbili szyb, nie zbili szyb. Jeśli więc terrorysta każe wam stanąć przy drzwiach, to grzecznie odmawiamy, kładąc wolno słowa na podłodze: sam se stań. Zaraz po tym instrukcja informuje, że do środka mogą być wrzucone granaty hukowe, których nie należy się bać. Nie, ponieważ one są zupełnie nieszkodliwe. Ta. Najwyżej dobiją nam wosk w uszach. Tym niemniej nie należy ich jeść, mimo że są nieszkodliwe, bo mogą się później głośno odbijać. Tylko trzeba się teraz nauczyć odróżniać granat hukowy od granatu niehukowego, bo granat hukowy robi dużo huku, a granat niehukowy robi bum. Bum jest groźniejszy od huk. Podsumowując, w razie ataku terrorystycznego należy spokojnie wpadać w panikę, byle nie przy drzwiach. A jeśli do pomieszczenia wpadnie granat, to z kpiącym uśmiechem wyższości ignorujemy go i żyjemy dalej.